Świat zmieni się szybciej niż myślisz. Czy zdajesz sobie sprawę, że sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na twoje życie codzienne? Nazywam się Wladimir i chcę razem z moimi gośćmi podzielić się z tobą praktyczną wiedzą na temat uczenia maszynowego i tematami pokrewnymi. Pokazać, o co w tym biega i jak możesz wykorzystać to w praktyce. Jeżeli chcesz być krok do przodu przed swoją konkurencją, usprawnić jakość produktu czy podejmować bardziej trafne decyzje, to podcast Biznes Myśli jest dla ciebie. Zapraszam. Cześć, witam Ciebie w 58. odcinku podcasta Biznes Myśli. W styczniu 2019 roku w Japonii rozpoczęli swój pierwszy test pociągi, a właściwie pociąg, uwaga, autonomiczny, czyli autonomiczny pociąg. Wykorzystano do tego trasu publicznej linii kolejowej w Tokio, czyli nie jakaś tam testowa, normalna publiczna linia kolejowa, co prawda w innych godzinach niż szczyt, to akurat było rozsądnie. Pociąg zrobił dwa okrążenia, ponad 34 km każde i rozpędzał się do maksymalnej prędkości 80 km na godzinę. Być może to jeszcze nie jest zbyt porywające, jeżeli chodzi o Japonię, która czasem potrafi się rozpędzić do 500 albo więcej km na godzinę, ale myślę, że na wielu trasach akurat pociągi w Polsce osiągają też podobny szczyt, chociaż tam prowadzi maszynista. I takie rzeczy dzieją się w Azji. Już nagrywałem jakiś czas temu odcinek 23 na temat, czy Chiny stają się nowym centrum świata. Dzisiaj skupimy się na Azji, a dokładnie na wdrażaniu konkretnych rozwiązań albo ich implementacji tak zwanej sztucznej inteligencji i uwaga w krajach azjackich. Dzisiejszym gościem jest Robert Siudak z Instytutu Kościuszki, który więcej powie o tym, między innymi omawiając jeden z raportów, który współtworzył. I już nie przedłużając, zapraszam Ciebie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Robert, przedstaw się, kim jesteś, czym się zajmujesz, gdzie mieszkasz. Cześć, nazywam się Robert Siudak, reprezentuję Instytut Kościuszki, w którym mam przyjemność już od prawie 5 lat pracować nad szeregiem projektów dotyczących nowych technologii, między innymi bezpieczeństwa tych technologii, cyberbezpieczeństwa, ale też właśnie rozwoju między innymi sztucznej inteligencji. Sam instytut jest tak zwanym think tankiem, cokolwiek to znaczy, bo wiele osób bardzo różne te wizje ma tego, czym zajmuje się think tank. No my jako taki ośrodek, niezależny ośrodek badawczo-naukowy, który skupia się na kreowaniu tak naprawdę polityk publicznych, w naszym wypadku w kontekście nowych technologii w dużej mierze. Piszemy raporty, między innymi, że tak powiem, jednym z powodów, dlaczego dziś rozmawiamy, jest jeden z takich raportów, ale to nie tylko raporty publiczne i otwarte, to także opracowania dla administracji publicznej, tak zwane do biurka, które trafiają. To także szereg takich działań bardziej nakierowanych już nie tyle na analizę, ale na wpływanie na te polityki publiczne, czyli tutaj wsparcie edukacji w określonych sektorach, na przykład właśnie w zakresie specjalistów od cyberbezpieczeństwa, czy też data science, czy też organizacje w ogóle takich miejsc, gdzie to nazywamy interesariuszami, czyli wiele podmiotów z różnych stron, z różnych sektorów, zarówno firmy, sektor prywatny, jak i uniwersytety, jak i właśnie administracja publiczna mogą się spotkać, przedyskutować określone wyzwania, które z perspektywy, no głównie, nie oszukujmy się, na tym się skupiamy, polityk publicznych są do zaadresowania i później wypracować rekomendacje w tym zakresie. I też no, taki jest nasz cel, bo jako think tank mamy dawać rekomendacje, znaczy co można zrobić lepiej, co należałoby zrobić w ogóle, czym się zająć, co jest w skrócie troszkę ze względu na to, że skupiamy się na poziomie tego, co polityki jako tako mogą zrobić, to jest pytanie, brzmi, czego nie ureguluje sam rynek, tak? I gdzie jest potrzebna interwencja z perspektywy czy to wsparcia edukacyjnego, czy to wsparcia rozwoju jakiegoś sektora, bo okazuje się, że może być jakąś tam inteligentną specjalizacją dla naszego rynku. No i trochę tak jest taki nasz cel. Kiedyś śmialiśmy się, jak koleżanka powiedziała, to wy jesteście takimi lobbystami dla Polski. No to trochę tak jest, to znaczy, że lobbujemy na rzecz tylko, że nie jakiegoś naszego klienta czy kogoś, tylko rzeczywiście dla tego, co uważamy, że jest ważne z perspektywy rozwoju polskiej gospodarki czy polskiego społeczeństwa.
Wiele rzeczy robicie i faktycznie dzisiaj będziemy omawiać jeden z waszych raportów, ale na początek, co ostatnio ciekawego przeczytałeś? Ponieważ w maju mam urodziny, to zazwyczaj jest tak, że dużo książek otrzymuję na te urodziny, więc dobrze pytasz, bo rozmawiamy trochę już po tym, jak zdążyłem przekartkować albo chociaż wstępnie zacząć czytać część z nich. Jedną z nich jest książka Innowatorzy Waltera Isaacsona. Bardzo ciekawa pozycja mówiąca, się opowiadająca historię bardziej. Też o wielu rzeczach sobie nie zdawałem sprawy, które się tam pojawiały, w takim codziennym użytkowaniu, bo tak naprawdę skupia się to jednak na tych innowacjach cyfrowych, ja bym je nazwał, tak? Czyli głównie jak to się stało, że komputery wyglądają tak, jak wyglądają i kto stworzył je w takiej formie, jak właściwie jaką znamy aktualnie. Więc bardzo dużo ciekawostek, które zmieniają trochę moje patrzenie w ogóle na to, jak funkcjonują nowe technologie, jak cyfrowe technologie funkcjonują z tym kontekstem historycznym, takie jakieś nowe patrzenie na to wszystko. Potwierdzam, bardzo fajna książka, też mam Innowatorzy. Ciekawa rzecz, szczególnie jak to wszystko się zaczyna od prawie tam 200 lat temu i już wtedy były osoby, które rozważali, czy maszyna ma wyobraźnię. Takie było mniej więcej pytanie. Czy może mieć w ogóle? Dla mnie też, nie wiem, chociażby takie prozaiczne rzeczy, jak okazało się, że debugging, tak, jakiegoś kodu, czy działania maszyny, to realnie w pierwotnie chodziło o to, że tam wpadały po prostu ćmy, niećmy, czy inne robaki i po prostu przerywały funkcjonowanie tych, wtedy jeszcze nie całkowicie elektrycznych, ale mechaniczno-elektrycznych systemów i po prostu trzeba było je znajdować i usuwać. No dokładnie, takie prawdziwe bugi były. Dokładnie. Dobrze, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jesteś współtwórcą raportu Sztuczna inteligencja, Made in Asia. Co było waszą motywacją przy tworzeniu tego raportu? Chociaż częściowo chyba na to już odpowiedziałeś, ale teraz zapytam o to wprost i też dla kogo ten raport został stworzony? Ja może zacznę od tego, co było naszym takim pierwotnym założeniem, a później przejdę do tego dla kogo, bo wydaje mi się, że to jedno troszkę wspomoże tłumaczenie. Nie chcemy, żeby sztuczna inteligencja, chyba to nie jest tylko nasz cel, właściwie większość osób, które się zajmuje sztuczną inteligencją, nie chce, żeby ona kojarzyła się z Odyseją kosmiczną 2001, z Terminatorem i z jakimiś daleko idącymi futurystycznymi wizjami. Tylko chcemy pokazać, że to jest technologia, która właściwie już jest w stanie zmieniać funkcjonowanie gospodarek i społeczeństw, czy realnie wpływać na to funkcjonowanie. Oczywiście z wszystkimi zarówno korzyściami, które mogą z tego wynikać, jak i zagrożeniami. Niemniej no, cel był dość prosty, to znaczy w tym wypadku nie chcieliśmy zrobić stricte jakiegoś bardzo wyrywkowego i pogłębionego badania tematu, co często też robimy dla różnych sektorów, ale chcieliśmy właśnie bardziej taką pracę, powiedziałbym, uświadamiającą decydentów i rynek wykonać, czyli pokazać, że realnie istnieją zastosowania tej technologii, które się dzieją. No i zadaliśmy sobie pytanie, gdzie się dzieją. Tak? No okazało się, że oczywiście jednym z takich, my to nazywamy laboratoriów czy testing groundów z angielskiego jest rzeczywiście Azja. Tutaj szereg tych krajów, które tam, bo to nie chodzi, bo nie chcieliśmy się skupić na samym rozwoju tej technologii, czy tam badaniu, jak rozwijać określone algorytmy, ale o tym, jak je wdrażać realnie do gospodarki społeczeństwa. Nawet testowo, bo jak zresztą będę jeszcze pokazywał na przykładach z między innymi, które poruszamy, w wielu wypadkach to nie jest tak, że te technologie są gotowe na masową wdrażanie, co nie oznacza, że jakoś testowo czy w określonych warunkach na realnej tkance społecznej czy ekonomicznej nie potrzeba i to jest to, na rzecz czego też orędujemy, żeby się odbywały takie testy. Nie należy tego w żaden sposób wstrzymywać, tylko właśnie w określonych warunkach przygotowanych na takie wdrożenia. Więc to jest dlaczego, a dla kogo? No, klucz był też taki, żeby to był raport zrozumiały dla kogoś, kto nie interesuje się technologiami IT. To znaczy zresztą na samym początku krótko nawet przedstawiamy w ogóle, co to są te uczenie maszynowe, co oznaczają sieci neuronowe i tak dalej, i tak dalej.
tak żeby każdy, kto po prostu jest zainteresowany tematem sztucznej inteligencji, chciałby zobaczyć, jak ona może wpłynąć na jego życie, mógł sobie sięgnąć po taki raport i zrozumieć, że właśnie, że to nie jest jakaś daleko idąca futurystyka, tylko to jest coś, co już może się dziać. Pytanie, czy się dzieje, a jeśli nie, to dlaczego się nie dzieje? Jakie tutaj przeszkody w kwestii nie tyle rozwoju technologii, ale wdrażania tych technologii istnieją. I to myślę, że tak, to by była ta grupa, czyli właściwie każdy, kto, no oczywiście jeszcze z naszej perspektywy dodając, nadbudowując może troszkę na to, to między innymi w takiej grupie na pewno znaleźliby się ci, z którymi na co dzień współpracujemy, czyli decydenci na poziomie publicznych, tej polityk zarówno w ministerstwach, jak i w ogóle w sektorze publicznym, czyli ci, którzy później decydują się właśnie co do tego, jakie działania celowe należy podjąć na poziomie budżetu państwowego, na poziomie systemu edukacji, na poziomie regulacji rynku, bo to też jest ta kwestia. Więc tak, chcieliśmy, aby to był raport zrozumiały, ale z drugiej strony oczywiście z naszej perspektywy, abyśmy byli w stanie dotrzeć z nim właśnie do tych decydentów. Dobrze, rozumiem, że kierujecie do szerszego gruntu, wliczając właśnie to grono decydentów. Ty spróbujmy jeszcze doprecyzować jeszcze jedną rzecz, a mianowicie skupiacie się na trzech sektorach: zdrowie, rolnictwo oraz transport. Jak kiedy czytałem ten raport, tego już przeczytałem, zastanawiałem się, czemu akurat te sektory. Na przykład dla mnie również ważny jest sektor edukacja, przemysł, który w tej chwili albo w prawie nie używa, albo w ogóle nie używa innowacyjnej technologii. Oczywiście sektory, które wybrane, też są ciekawe, tylko ja się zastanawiałem, czy są jakieś kryteria, jak wybraliście te sektory, czy jakieś inne zasady? Tak, no więc właśnie na początku pracy zespołu okazało się, że tych sektorów powinno być nie kilka, a kilkanaście, jakbyśmy chcieli dotknąć wszystkiego, co rzeczywiście uważamy, że jest ważne. Ale później stwierdziliśmy, że no, to też jest tak, że jeśli chcemy, żeby ten raport był właśnie dla odbiorcy zrozumiały i namacalny, taki, że może go przeczytać i z chęcią i z ciekawością, to musimy się ograniczyć. Nie możemy pisać o wszystkim i wszędzie. W związku z tym jedna rzecz to nakierowanie regionalne, czyli tam, gdzie te technologie są wdrażane. Druga rzecz to nakierowanie właśnie na sektory, które zwróciliśmy uwagę, że przede wszystkim bezpośrednio oddziałują na życie obywateli i też bezpośrednio są jakoś tam postrzegane w wielu wypadkach jako coś, gdzie mamy jakiś wspólny interes, jakieś dobro wspólne. Wiemy, że transport czy zdrowie właśnie są takimi sektorami. No trzecim jest rolnictwo, też ciekawe z kontekstu polskiego, bo jak wiemy, jesteśmy jednym z, sam sektor rolno-spożywczy w Polsce, w ogóle w ramach Unii chociażby Europejskiej, jest jednym z najbardziej konkurencyjnych, największych, jednym z najwięcej eksportujących sektorów polskiej gospodarki jest właśnie sektor rolno-spożywczy. Więc to też takie właśnie chcieliśmy się skupić na takich sektorach, żeby to było znowu namacalne dla odbiorcy, bo każdy z tych odbiorców chodzi do lekarza, musi się przemieszczać w mieście, no i każdy z nich wie w pewien sposób, że żyje w Polsce, która jest, kiedyś mówiło się, spichlerzem Europy, tak? Teraz wciąż jednak ten sektor rolno-spożywczy odgrywa tu dużą rolę. To zacznijmy w takim razie od tego pierwszego sektora, medycyny. Tutaj część przykładu pominiemy w związku z tego, że nie mamy aż tak dużo czasu, a tam jest wiele ciekawych rzeczy, które są taka jak ciekawostka, więc przykłady związane z wykrywaniem różnych diagnoz i tak dalej, to może zostawmy tym razem. Natomiast na przykład moją uwagę zwrócił przykład firmy Engine Bioscience z siedzibą w Singapurze, San Francisco też, która ma na celu przyspieszenie procesu opracowania nowych leków, zmniejszanie kosztów tego procesu, a także osiągnięcie większej skalowalności. To w ogóle brzmi ciekawie. Pytanie tylko, co to znaczy też w praktyce? Na jak zaawansowanym poziomie już jest ta technologia? Czy to jest tylko na razie taki pomysł? Czy faktycznie udało się stworzyć ten nowy lek i wdrożyć go też, czyli można go po prostu kupić? Przede wszystkim trzeba zwrócić, tak, może zacząć od tego, że nie wiem, czy wszyscy z naszych słuchaczy zdają sobie sprawę, że w ogóle wytwarzanie leków to jest wieloletni, czasami kilkunastu, ale zazwyczaj nawet do 10 lat proces, który trwa nie tylko ze względu na regulacje, ale w ogóle ze względu właśnie na takie wyzwania dotyczące
takich predykcji, znaczy w ogóle zanim jeszcze dojdzie, bo nie mówię jeszcze o samej fazie testów, bo to też pociąga zarówno koszty, jak i czas, ale zanim w ogóle dojdzie do fazy testów, no to mamy całą fazę dotyczącą w ten sposób wynajdowania odpowiedniego nie tyle składu, co w ogóle specyfikacji danego leku. I ten proces właśnie, znaczy właściwie w ten moment tego procesu wytwarzania leku celuje ta firma. To znaczy to nie jest tak, oni też wprost mówią, czy są startupem, więc nie mówią wprost wiele złego o sobie, ale też wprost nie mówią, że zrobią wszystko, tak? To nie jest tak, że algorytm w ten sposób przejmie kontrolę nad całym tym procesem wytwarzania leków. Jest tam szereg następujących po sobie części, zanim dojdziemy do tej właściwie, którą każdy z nas zapewne najbardziej kojarzy, czyli do fazy testów. Wcześniej mamy to otworzenie specyfikacji i tutaj ten algorytm, który oni rozwijają, który w tamtym roku uzyskał ponad 10 milionów finansowania dolarów, 10 milionów dolarów finansowania VC, ma znacznie skrócić, a co za tym idzie, zmniejszyć też zarówno czas, jak i środki, które musimy wydać właśnie na ten proces specyfikacji. Oni tam, bazując to na takim dość ciekawym modelu, takiej wielkiej bazie dotyczącej, zawierającej dane medyczne i nie tylko, i statystyczne, pokazują, że w takim wypadku zamiast test za testem prowadzić, dlaczego nie wykorzystać algorytmu, który nie tylko będzie wykorzystywał, znaczy będzie wytwarzał, nie tyle tworzył, co przeprowadzał szereg testów naraz, symultanicznie, co także będzie zapisywał te dane i uczył się na nich, tak? I to jest, założenie jest takie, że dzięki tego typu działalności będzie algorytm w stanie wspomóc te firmy farmaceutyczne, więc po pierwsze on nie zastąpi tych firm, tylko wspomoże je w pewnej części procesu wytwarzania leku, tak bym to nazwał. Czy są już jakieś leki? Nie ma. Przynajmniej my nie znaleźliśmy informacji, żeby udało się i też wprost w opracowaniach Agencji Bezpieczeństwa Leków i Żywności Stanów Zjednoczonych, bo to jest chyba taka najbardziej znana instytucja regulująca wchodzenie na rynki, w tym wypadku głównie amerykańskie tych leków. No do tej pory jeszcze nie przeprowadzono całego procesu, można by nazwać certyfikacji czy dopuszczenia takiego leku, który byłby wspierany przez tego typu algorytmy. Natomiast wiemy, że to już się dzieje i w firmach, przynajmniej z tego, co mówi sam producent, że realnie zaczynają to wykorzystywać. Z tym, że tak jak mówię, skoro teraz to zaczęli wykorzystywać, no to zanim przejdziemy jeszcze przez fazy testów, zanim kolejne inne fazy, no to zapewne będzie dopiero właśnie w perspektywie kilku lat, kiedy taki lek, który mógł powstać taniej i szybciej, pojawi się na rynku. Ja tam jeszcze się, jak wczytywałem na ich stronie i tak poszukałem przed naszym nagraniem, tu warto dodać, bo chyba to jeszcze nie zaznaczyliśmy, że oni właśnie wplątają, jeżeli mówimy o danych, to przypląta się ta genetyka, czyli interakcje, duży zbiór danych, tak jak oni to mówią, i jakieś choroby. I próbują to w taki sposób poukładać, żeby w ten sposób sprognozować, czy ten lek zadziała, czy nie zadziała, albo przynajmniej potraktować to jako sitę, czyli mamy bardzo dużo różnych kombinacji. Teraz wyrzućmy 90%, które wyglądają, że nie zadziałają. Zostawmy tylko tam tych 10% i sprawdźmy to manualnie. Tylko też właśnie nie piszą wprost, co tam dokładnie robią, bo to jest bardzo ciekawy kierunek. Też jestem ciekaw, jak to szybko się rozwinie. No, ale jakoś tak. Dobrze, bo teraz tam jeszcze mam sporo dzisiaj pytań, żeby tutaj na jednym przykładzie nie zostawać zbyt długo. A powiedzmy jeszcze kilka innych przykładów zastosowań firm, startupów, które pojawiły się w Azji i stosują tak zwaną sztuczną inteligencję. Więc no mnie zaciekawiło chyba już taki standardowy przykład, ale wciąż o tyle ciekawy, że realnie ma miejsce w systemie leczenia, czyli firma Lunit z Korei Południowej, która posiada właśnie system wspierający diagnostykę, między innymi diagnostykę dotyczącą analizy klatki piersiowej, czy obrazów tej klatki piersiowej. I oni tam podają z perspektywy swoich informacji, że są w stanie wykryć chociażby raka płuc z prawdopodobieństwem na poziomie 96% dzięki swojemu wsparciu, wskazując, że jednocześnie ich badania, czy ich tam grupy fokusowe, jakkolwiek to liczyli, okazywali, że ten guz często nie był wykrywany w 5 na 9 przypadków przez radiologa. To znaczy, że
te zmiany były tak ma w ten sposób niewidoczne ludzkim okiem, że dopiero wielki zbiór zdjęć, wielki zbiór danych, który za tym stał, był w stanie zwiększyć właśnie ten procent wykrywalności. O tyle jest to ciekawe, no bo to takie chyba od razu nam się książkowe wykorzystanie sztucznej inteligencji narzuca, tak? Czyli no, i ile w ciągu życia jeden radiolog jest w stanie zobaczyć zdjęć? No załóżmy kilka tysięcy, kilkadziesiąt nawet tysięcy czy kilkaset, no to okazuje się, że no nie oszukujmy się, ale algorytm jest w stanie, czy w ogóle cały system jest w stanie przyswoić tyle w ciągu kilku sekund tak naprawdę. I tutaj nie tylko to, że on działa, to znaczy, że funkcjonuje na rynku, ale także, że jest chociażby wdrażany w jednostkach w Korei Południowej, w Samsung Medical Center, gdzie właśnie wspomaga pracę między innymi radiologów. Pokazuje, że i teraz zastanówmy się, czy w Polsce jest jakiś szpital, który wdraża tego typu rozwiązania już. Szczerze mówiąc, my nie spotkaliśmy się z taką sytuacją. To jest pytanie otwarte, może po prostu nie mieliśmy takich danych, albo ktoś jest w stanie, na przykład z naszych słuchaczy, wskazać, ale to jest właśnie to, na co chcieliśmy też zwrócić uwagę w tym raporcie, czyli to nie tylko o to chodzi, żeby rozwijać technologię, ale także, żeby realnie wdrażać ją do usług, chociażby publicznych, takich jak ochrona zdrowia. O, to bardzo fajnie, że zaznaczyłeś, jeżeli ktoś teraz, kto słucha, zna te przykłady konkretnie z Polski, wdrażanie takich systemów, to proszę dajcie nam znać. Ja słyszałam, ale teraz nie mogę mówić to publicznie, takich prywatnych rozmów, że były dyskusje na ten temat, żeby zacząć coś z tym robić, ale to jednak jeszcze znacznie, znacznie dalej niż wdrożyć. To może zmienię teraz temat z medycyny na transport, a właściwie na inteligentny transport. Co się kryje pod tym hasłem i jak tak zwana sztuczna inteligencja może pomóc albo właściwie zmienić ten sektor? No więc przede wszystkim zależało nam na tym i mnie osobiście, bo sam też jestem twórcą właśnie tej części, żeby inteligentny transport to nie były tylko autonomiczne samochody. Oczywiście duża część tej rozmowy o usprawnianiu transportu w ogóle przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, machine learning i innych, nie tylko machine learning, ale w ogóle innych systemów jest skupiona na autonomicznych samochodach i tak będzie, jest i był, znaczy było, jest i będzie. Natomiast chciałem też zwrócić uwagę, że AI dość mocno wspiera tutaj wiele procesów, czy to w sektorze lotniczym, czy nawet w kwestii funkcjonowania i wykorzystywania autonomicznych statków powietrznych, tak dronów, czy też mamy przykłady wykorzystania AI na kolei, tak? No a ostatecznie, tak już najszerzej myśląc w ogóle o transporcie jako pewnym systemie przemieszczania dóbr i ludzi w danym na danym obszarze, na przykład metropolitalnym, no to najciekawsze, czy najbardziej, że tak powiem, szeroko zakrojone projekty to systemy inteligentnego zarządzania mobilnością. W tym na przykład modele mobility as a service, tak? Czyli że w skrócie mamy pewien obszar, na przykład jakaś metropolia i tutaj ta sztuczna inteligencja na wielu poziomach pozwala nam myśleć o optymalizacji naszego przemieszczania się z punktu A do punktu B jako użytkownik, na przykład poprzez aplikację. W czasie rzeczywistym widzę, ile mnie będzie kosztować przemieszczenie się z tego punktu do tego i jakie mam możliwości, znaczy może to łączyć różny transport, od kołowego, autonomicznego, nieautonomicznego, przez szynowy, tutaj kolej, jakieś podmiejskie koleje, czy nawet metro, po chociażby hulajnogi, czy inne sprzęty, rowery i tak dalej. I to wszystko wplecione w pewien jeden system zarządzania danymi, które uwzględniają też na przykład dane co do ruchu, korków, dane co do pogody. To wszystko w pewien sposób z perspektywy użytkownika, osoby, która się chce przemieścić, no może nam pomóc w pewien sposób optymalizować czas, czyli przede wszystkim krócej, ale też pieniądze, bo nagle się okaże, że troszkę może dłużej, 2-3 minuty, ale już nie będziemy stali tyle w korku, nie spalimy tyle, też nie będziemy mieli też takiego wpływu na zmiany środowiskowe, więc to i oczywiście tutaj też kluczową rolę odgrywa ta ekonomia dzielenia, tak? W tym wypadku mówimy, że bardzo ważną rolę w takich systemach zarządzania mobilnością na jakimś obszarze będzie odgrywać właśnie
wykorzystywanie na przykład samochodów autonomicznych poprzez wielu użytkowników w danym dniu tego samego pojazdu, tak? Więc tak, przede wszystkim punkt pierwszy, że to nie tylko autonomiczne samochody, ale szereg innych, powiedziałbym, sektorów, szereg innych momentów, miejsc, w których wykorzystujemy tą technologię dla usprawnienia transportu po prostu. Zaczniemy jednak od tych samochodów autonomicznych, bo zwykle jak mówimy o transporcie, inteligentnym transporcie, to od razu z tym się kojarzy. No też nie ma co ukrywać, w tej chwili konkretnie w tą gałąź, jeżeli chodzi o transport, są inwestowane duże pieniądze. Ja za chwilę chcę zadać kolejne pytanie, ale żeby się przygotować na to pytanie, zadam takie wstępne, kontekstowe pytanie. W 27 odcinku podcastu już nagrywałem wywiad o samochodach autonomicznych i było wspomnienie o 5 poziomach takiej autonomii samochodów. Natomiast zróbmy szybkie przypomnienie od 1 do 5 w kilku zdaniach, co każdy poziom oznacza i też fajnie gdzieś tam zlokalizować, gdzie na przykład znajduje się obecna Tesla. Właściwie czasami się mówi nawet od 0 do 5, gdzie 0 to zero autonomii. Wówczas jeden, ten poziom pierwszy, najniższy tak naprawdę, jeśli chodzi o autonomię, to będzie wówczas, kiedy właściwie większość naszych samochodów, powiedziałbym, że chyba wszystkie współcześnie sprzedawane, to właśnie są na tym poziomie pierwszym, takich zwykłych samochodów. Posiadają one system wspomagania kierowcy. Wielu z nas je używa, na przykład kontrola toru, trakcji, prędkości jazdy czy ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. Specyfika jest taka, że w tym wypadku zazwyczaj ten system jest w stanie skupiać się na jednym wybranym systemie wspierania kierowcy. Pojazd, który jest na poziomie drugim, no to już takie zaawansowane wspomaganie kierowcy, można by powiedzieć po polsku. W tym zakresie mamy też już takie wsparcie, jak na przykład automatyczne hamowanie awaryjne, jeżeli jest przeszkoda, czyli najpierw trzeba zobaczyć tą przeszkodę, tak? Czyli taki samochód też musi mieć takie możliwości, gdzie równocześnie odbywa się szereg procesów, które właśnie wspierają kierowcę. No i poziom trzeci to już zautomatyzowany układ prowadzenia. Właściwie wówczas to jest to, co wielu z nas kojarzy już taką niepełną autonomią, ale autonomią rozumianą jako autonomię samochodu, który jest w stanie samodzielnie wykonywać szereg czynności łącznie z prowadzeniem samego siebie. Czyli kierowca musi siedzieć, być przygotowany do kontroli w każdym momencie, ale, no, ale nie musi sam prowadzić w skrócie. Poziom czwarty, no to zautomatyzowanie właściwie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem pojazdu. Właściwie kierowca już nawet nie musi być gotowy do przejęcia tej roli kierowcy samego w sobie, więc właściwie przestaje być kierowcą, bo samochód samodzielnie, bez nadzoru, bez zwracania uwagi na to, co się dzieje, przez człowieka w środku jest w stanie wykonać całą podróż z punktu A do punktu B. No i piąty poziom ukoronowania autonomii, można by powiedzieć, to w ogóle często nie występuje już kierownica w samochodzie, tak? Człowiek jest pasażerem, już nie jest kierowcą. No i właściwie wtedy musimy już pomyśleć o nie tylko zmianie tego, jak wyglądają samochody, znaczy wewnętrznie, ale też tego, jak będziemy spędzać ten czas w takim samochodzie piątej generacji. Jeśli chodzi o współczesne samochody, to większość z nich, takie podstawowe Tesle z tych jeszcze dwóch pierwszych edycji, to poziom drugi. Aktualnie komercyjnie wchodzi na rynek chyba Audi A7, jeśli dobrze pamiętam, który będzie na poziomie trzecim. No i ta nowa Tesla, która jest zapowiadana na ten rok, też ma być na poziomie trzecim. Dostępna oczywiście nie w tej pierwotnej wersji, tylko tam będzie taka możliwość. Z tym, że co ciekawsze, warto zwrócić w ogóle uwagę, że o ile mówi się, że 88% rynku stanowią te samochody, w ogóle samochodów, stanowią samochody na poziomie pierwszym samodzielności, czyli mówiłem takie podstawowe tam wsparcie trakcji, ABS i tak dalej, o tyle predykcje dotyczące rozwoju rynku wskazują, że na te lata 2020-2028 to poziom już czwarty, który, tak jak wspomniałem, aktualnie w ogóle nie jest komercyjnie dostępny, będzie odpowiadał za ponad 97% wzrostu inwestycji, czy tych nakładów i zysków z tego sektora autonomicznych samochodów, czy w ogóle samochodów wówczas. Więc wydaje się, że ten wyścig, czy to przemieszczanie się na tej drabinie od jedynki do piątki, właśnie w tej kolejnej dekadzie, to będzie to, co będziemy obserwować, tak? I o ile teraz ten sektor pierwszy, to jest największy segment rynku, to już niedługo to bardzo duży segment rynku to będzie sektor trzeci, który już się zaczyna pojawiać w tym roku, no i w przyszłości czwarty.
No właśnie, pociągniemy teraz tą nić. Ja kiedyś wspomniałem w jednym z odcinków podcastu na temat Dubaju, że oni mają plan, publicznie to było ogłoszone, że do roku 2030 chcą 25% pojazdów sprowadzić, żeby to były pojazdy autonomiczne. Zaczęli teraz od taksówek. Ciekawy jestem, skoro dzisiaj skupiamy się na krajach przede wszystkim azjackich i częściowo co jakiś czas przełączamy się na Polskę. Ciekawy jestem, jaka jest polityka publiczna w stronę autonomicznych samochodów w Azji, a w szczególności w takich krajach, miastach jak Singapur. No, Singapur jest dobrym przykładem, bo według wszystkich właściwie tych rankingów przygotowania z perspektywy polityk publicznych na sztuczną inteligencję, w tym wypadku na autonomiczne samochody, to on zajmuje te topowe miejsca. W jednym z takich rankingów drugie miejsce za Niderlandami. No to nie bierze się znikąd. Właściwie teraz cofnijmy się w czasie i pomyślmy, o czym debatowaliśmy w Polsce w 2014 roku, a w tym samym czasie w Singapurze uruchamiano singapurską inicjatywę na rzecz autonomicznych pojazdów, która funkcjonuje i dobrze sobie też radzi, bo chociażby między innymi w ramach takiego planu smart mobility w ogóle szeroko rozumianego właśnie z tego roku 2014, który patrzył na horyzont aż do 2030, więc taki 15-letni plan rozwoju w ogóle mobilności w Singapurze, ta część dotycząca współpracy różnych interesariuszy rządu, firm komercyjnych, ale też uniwersytetów singapurskich w ramach rozwijania i wdrażania tej technologii, między innymi autonomicznego transportu, była uwzględniona już. Przypominam, rok 2014. Ciekawym w ogóle przykładem jest to, że Singapur też był w stanie chociażby w ten sposób przekonać Massachusetts Institute of Technology, MIT, żeby otworzyła jedno z, chyba jedyne tak naprawdę zamorskie czy azjatyckie centrum badań i rozwoju MIT. I w ramach Singapore MIT Alliance stworzono takie centrum właśnie w samym państwie, mieście azjatyckim. I tam jednym z obszarów rzeczywiście, na którym się skupiają pracujący tam akademicy, jest właśnie inteligentna mobilność. Taki program Przyszłość Miejskiej Mobilności, który uwzględnia właśnie nie tylko samochody, ale w ogóle przemieszczanie się w takiej miejskiej tkance. Warto też zwrócić uwagę, że już dwa lata temu, w 2017, Singapur zmienił prawo ruchu drogowego. Wiemy, że w Polsce takie prawo też zostało zmienione, z tym, że zwróćmy uwagę na te różnice w ramach tego, co zostało uwzględnione w Polsce, a co zostało wprowadzone w Singapurze. Tam między innymi dopuszczono testowanie samochodów autonomicznych na publicznych drogach, a oczywiście czyli nie na wyznaczonych strefach jakichś testowych, prywatnych, zamkniętych posesji, ale na publicznych drogach, ale i z uwzględnieniem oczywiście środków bezpieczeństwa, bo od samego początku wskazywałem, że to nie tylko szanse, które są związane między innymi z transportem inteligentnym, ale także musimy być świadomi tych wszelkich zagrożeń związanych między innymi ze złym wdrożeniem tych technologii, czy z nie wdrożeniem, które będzie powodować niebezpieczeństwo dla obywateli, czy w ogóle dla gospodarki. Sam społecznie też Singapur jest bardzo, powiedziałbym, otwartym krajem, bo jeśli chodzi o zaufanie obywateli Singapuru do takich technologii, to jest jedno z najwyższych nie tylko w regionie, ale w ogóle na świecie. Więc wykorzystanie takich technologii, tam też pojawiają się na przykład Newtony, taka firma prowadzi między innymi takie testy całkowicie autonomicznych taksówek, więc to nie jest tylko gotowość decydentów do wdrażania określonych czy to zachęt regulacyjnych, czy właśnie braków jakichś większych przeszkód do podejmowania testów w tym zakresie. To jest także gotowość, znaczy to za tym idzie także, czy może przede wszystkim umożliwia tą otwartość także, przygotowanie, czy pewna otwartość społeczeństwa na tego typu rozwiązania, usługi, w ogóle technologie w życiu codziennym. Czyli znowu rozbijamy się trochę o świadomość społeczną tego właśnie, czy jesteśmy gotowi na to, aby wdrożyć tę technologię? Czy tylko mówimy tutaj o rozwoju technologii i będziemy patrzeć, jak inni je wdrażają? Mówiąc tak, nawiązując też do rozwoju technologii w Azji, myślę, że warto wspomnieć o takim sztucznym miasteczku Kasiti. Powiedz coś więcej o tym. Tak, to jest w ogóle chyba
taka jakby bajka wszystkich, którzy są wielkimi fanami autonomicznych samochodów. No bo wyobraźmy sobie teraz, że powstaje miejsce, w tym wypadku w Korei Południowej, niedaleko stolicy. Jest to całkowicie od zera zbudowane sztuczne miasto, które obejmuje obszar ponad 360 tysięcy metrów kwadratowych. Na budowę tego wydano ponad 10 milionów dolarów. Wydał rząd koreański. No i tam mamy taką symulację tak jakby wszystkiego, co może znaleźć się w mieście, nie tylko. Czyli mamy centra biznesowe, parkingi, bulwary, aleje ze sklepami, ale mamy też autostrady czy przejazdy kolejowe. Co ciekawe, jest tam łącznie około 35 różnych takich symulowanych warunków drogowych, czyli tego, co może się stać realnie podczas jazdy. No i właśnie założenie całego K-City jest takie, aby samochody włącznie z czwartym poziomem autonomiczności były w stanie realnie być przetestowane, sprawdzone na takiej tkance przypominającej tkankę miejską. Teraz ostatnimi czasy wiemy też, odmienia się przez wszystkie przypadki 5G sieć. Tutaj także mówił, w ramach tworzenia tego K-City stworzono tam, zaprojektowano i teraz powstaje właśnie przy współpracy KOCA i Samsunga taka infrastruktura 5G, która będzie umożliwiać, no bo to jest właściwie najważniejsze w tym zarządzaniu właściwie w czasie rzeczywistym tego ruchu autonomicznego, no to komunikacja nie tylko samochodu czy pojazdu autonomicznego z infrastrukturą drogową, to jedna rzecz, ale także komunikacja pomiędzy tymi pojazdami, czyli przez jakąś chmurę zapewne, jak i między infrastrukturą drogową a pojazdem, czyli żeby też ta infrastruktura informowała pojazd, jak ma się zachowywać. Więc tutaj ten przepływ danych, dużych wolumenów danych, czy właściwie gigantycznych w tym wypadku, będzie możliwy między innymi dzięki zastosowaniu sieci 5G. No i nic, tylko testować, jeśli ktoś z naszych słuchaczy właśnie rozwija w warsztacie swoim jakiś samochód autonomiczny czwartej generacji, to może spokojnie udać się do K-City, aby tam go przetestować. Ciekawy jestem, czy tam będzie możliwość na przykład wynająć sobie na 2 dni takie miasteczko i podziałać. Zapewne jako firma tak, choć podejrzewam, że tam cena tego będzie też odpowiednia, jak to dla sektora automotive. Dobrze. Zmieniam teraz na trzeci temat, na temat rolnictwa. To dla mnie jest dość ciekawy sektor pod tym względem, że wydaje mi się, z tego co ja obserwuję, być może to jest mylne pojęcie, że to jest bardzo cofany sektor, w którym technologii właściwie nie ma albo jest bardzo mało. I tak naprawdę, jeżeli spojrzymy to, co się dzieje teraz, no chociażby weźmiemy sobie Polskę i zobaczymy, co się dzieje teraz, no to było mniej więcej to samo, co 20 lat temu, a czasem nawet 50 czy więcej lat temu. I zastanawiam się, czy na przykład w Azji w tej chwili nasuwają się jakieś zmiany faktycznie, ale nie tylko na poziomie planów, ale na poziomie wdrażania albo implementacji tych planów. Przede wszystkim tak, jest to jeden, jeżeli w ogóle patrzymy na te trzy sektory, których dotykaliśmy, to rzeczywiście tutaj nawet globalnie ten rynek jest najmniejszy w porównaniu do innych, tak? Mówiliśmy tam o transporcie, mówiliśmy o zdrowiu. To rzeczywiście to wykorzystanie technologii w tym zakresie wciąż nie dorównuje w pewien sposób, nawet jeśli chodzi o poziom inwestycji innym sektorom. Z drugiej strony, według wszystkich danych międzynarodowych, łącznie z Organizacją do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ-u, no mamy przed sobą kluczowe wyzwania dotyczące światowej populacji, która wzrośnie już tam do prawie 10 miliardów do 2050 i do, jeśli chodzi o wydajność gruntów rolnych i też ilość nie tyle samej produkcji, to też produkcji z jednej strony i drugie przetwarzania i dostarczania na rynki docelowe po prostu do obywateli ostatecznie, bo to też jest duże wyzwanie, zarządzanie całym procesem produkcji i dostaw tak naprawdę w tym wypadku sektora rolno-spożywczego. Więc no, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że Azja też jest dlatego trochę na świeczniku w kontekście tego sektora, no bo tam ta presja, oprócz Afryki, tam ta presja demograficzna jest jedną z najwyższych. Dlatego też bardzo dużo rozwiązań technologicznych, które między innymi opisaliśmy w raporcie, dotyczy na przykład rynku z Indii. Tak? Indie wiemy, że właściwie starały się już od lat 80. o zwiększanie wydolności tych swoich gospodarstw rolnych, cała zielona rewolucja. Następnie widzimy teraz taki ruch, że szereg podmiotów stara się wspierać też między innymi poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji w różnych tutaj
wydaniach, zaraz będziemy pewnie o nich mówić, żeby nadążyć tak naprawdę za popytem, można by w skrócie powiedzieć. To znaczy, że to jest pewna odpowiedź właśnie na problem dotyczący zwiększającego się popytu na świeżą żywność, a z drugiej strony no, ten areał rolny się tak szybko nie zwiększa. I to jest właśnie to miejsce, ta powiedzmy nisza, ten tunel, gdzie technologia musi dać odpowiedź, czy musi być odpowiedzią na wyzwania. Dlatego też zaczęto inwestować. Wydaje się, że już się dzieje. To znaczy, że mamy ten szereg startupów, nie tylko azjatyckich, ale także mamy już te wdrożenia realne w rolnictwie. To nie jest już tylko tak, że mówimy, że trzeba robić, że jest problem. To jest też tak, że ta technologia już od chociażby poprawy wydolności upraw, między innymi przez wsparcie procesu likwidowania szkodników, które im zagrażają i tak dalej, po chociażby sam proces zbierania tych upraw. Tu także to nie tylko praca, powiedziałbym, taka analityczna algorytmów, ale także już taka praca fizyczna, bardziej powiedzielibyśmy robotów, czyli widzenie komputerowe, które pozwala chociażby na funkcjonowanie określonych robotów czy to w szklarniach, czy to na polach, to już w zależności od systemu. Jak czytam raport i właściwie teraz jak słucham ciebie, zastanawiam się nad jedną rzeczą. To brzmi tak, że na pewno te technologie mogą być pomocne i ktoś na tym na pewno może dużo zarobić. Natomiast rozważam nad jedną taką prostą, logiczną rzeczą, bo teoretycznie wszystkie koszty powinny spaść, to powinno lepiej się skalować i to brzmi, że na przykład problem głodu w Azji, a tam Afryki, może Afryki teraz mniej rozmawiamy, ale za chwilę powiedzmy, możemy sklonować to rozwiązanie. Czy to pomoże rozwiązać ten problem głodowania ludzi? Jak myślisz? To jest też jedno z takich wyzwań, które wskazaliśmy w ramach swoich rekomendacji w tym raporcie. Znaczy wciąż w dużej mierze, nawet jeśli te rozwiązania są rozwijane przez spółki czy firmy w danym rynku, na danym rynku docelowym, na przykład w Indiach, to w dużej mierze jednak dalej ta technologia, która za tym stoi, często frameworki i w ogóle zaplecze techniczne, takie nazwa dla określonych rozwiązań AI, jest rozwijana czy wykorzystuje infrastrukturę, dane, technologię wykorzystywaną, znaczy rozwijaną w krajach rozwiniętych, takich głównie jak Stany Zjednoczone czy Zachodnia Europa. I to jest też ten problem transferu wiedzy i technologii w sposób, który właśnie będzie też zrównoważony, to znaczy też będzie przynosił korzyści właśnie tym firmom wdrażającym tę technologię, te rozwiązania na tamtych rynkach rozwijających się wciąż. A to jest jedno z wyzwań, na które wskazuje się, to znaczy, że ta współpraca między tak zwanym krajem w ten sposób dawcą technologii, a krajem, który jest odbiorcą czy implementatorem tej technologii w sektorze rolno-spożywczym, no musi zawierać właśnie taką obopólną, powiedziałbym, korzyść, tak? I to jest jedno z wyzwań, które trochę też jest takim wyzwaniem, powiedziałbym, nie tyle technologicznym, co raczej biznesowo-politycznym. To znaczy też zdanie sobie sprawę, że są takie kwestie, chociażby właśnie podstawowa żywność czy podstawowe leki, na których pewne te firmy, które nie będę tutaj wskazywał, ale też już same widzą, że decydują się, że nawet w ramach swoich systemów czy tam planów, programów CSR-owych udostępniają je w open source czy też w bardzo niskich kosztach określonym odbiorcom, żeby zaadresować dany problem społeczny, czy dane wyzwanie demograficzne, czy w tym wypadku dotyczące rolnictwa. Tak więc to jest jedno z takich wyzwań, na które my chyba nie wskazujemy, że jest to problem i wskazujemy, że taka współpraca musi realnie działać. Wydaje mi się, że jednej takiej uniwersalnej formuły na rozwiązanie tego nie będzie. Mówiąc dalej o zastosowaniach między innymi pojazdach autonomicznych w rolnictwie, znalazłem takie coś, co nazywa się Tartan Sense. O tym może na razie akurat mniej będziemy mówić, ale można się domyślić, że tam jest jakiś pojazd, który coś tam przerabia. Ale taka ciekawostka, myślę, że dla Polski, ja też o tym nie wiedziałem, to taki wynalazek studentów z Politechniki Gdańskiej o nazwie Żukbot. Co to jest Żukbot? Powiedz coś więcej. Nie, to jest bardzo, bardzo podobny problem. Zarówno Tartan Sense, jak i Żukbot staram się zaadresować. No, w momencie, kiedy nawozimy, znaczy tak, no żeby mieć daną plantację, uprawę zdrową,
no to tradycyjnie nawozi się dane pole określonymi specyfikami chemicznymi, żeby one atakowały te szkodniki, które mogłyby wyrządzić szkody po prostu uprawie. Problem jest taki, że po pierwsze są to chemikalia, więc jeżeli dużo będziemy ich nawozić, no to ta ziemia staje się jałowa, z drugiej strony też ta flora w ogóle w ten sposób się niszczy, więc wiadomo, że duża ilość chemikaliów nie jest dobra dla uprawy. Jak tu znaleźć pewne, że tak powiem, rozwiązanie między tym, że nie chcemy, żeby te szkodniki atakowały nam określoną uprawę, a z drugiej strony nie chcemy wylewać ton chemikaliów na tą uprawę, żeby ona dobrze i ekologicznie rosła. Takim rozwiązaniem są właśnie między innymi takie małe roboty rolnicze, na przykład żukbot czy tartar sens. Tartar sens akurat był dedykowany dla upraw bawełny. Żukbot w założeniu jest bardziej, powiedziałbym, uniwersalny. O ile tartar sens już jest na rynku i sprzedaje się dość dobrze, to żukbot był pracą właśnie studentów z Politechniki Gdańskiej, którzy zresztą zabrali go na takie zawody w Wielkiej Brytanii w 2017 roku i wygrali tam pierwsze miejsce. No żukbot w skrócie jeździ po tym polu i rozpoznaje, co jest zdrową rośliną, a co chwastem na przykład. W tym wypadku tak robił żukbot, czyli jeżeli chcemy odchwaszczać też to pole, chwasty zajmują, to jest też duży problem w rolnictwie. Nie wiem, jeżeli ktoś tam ma swoją działkę i na niej plewi, to wie, że chwasty są dużym problemem, ale już na skalę, powiedziałbym, taką komercyjną, tym bardziej, jeśli chodzi o uprawy, no bo zajmują miejsce, pobierają te dobre wartości odżywcze z ziemi, które powinny zostać pobrane przez owoc czy warzywo, które hodujemy. W związku z tym należałoby je właśnie też eliminować. Między innymi taki żukbot ma jeździć, rozpoznawać chwasta poprzez widzenie komputerowe między innymi, od zdrowej rośliny, no i tam miejscowo aplikować właśnie na przykład dane chemikalia, które zwalczają tego chwasta. W związku z tym, no jaki jest plus? No prosty, nie mamy właśnie masowego wykorzystania tych nawozów i chemikaliów, tylko miejscowe, nakierowane tam, gdzie powinny zostać wykorzystane, a reszta pola pozostaje w ten sposób nietknięta w tym zakresie. Dobra, to już tak na koniec, Robert, mam pytanie do ciebie jako do człowieka, nie jako osoba, która jest przedstawicielem instytutu, który sam śmiejąc powiedziałeś, cytując kogoś, że tak lubuje różne rozwiązania innowacyjne, które warto wdrożyć. Ciekawy jestem z twojego punktu widzenia, załóżmy, że wszystkie potrzebne rozwiązania, które warto było wdrożyć, wdrożyli się, załóżmy, że w jakiś sposób ta decyzyjność odpowiednia znalazła się i my żyjemy w tej przyszłości, którą próbujemy teraz stworzyć wspólnymi siłami. I pytanie jest takie, jak będzie wyglądało twoje codzienne życie, żeby uznać, że udało się osiągnąć sukces przy tym wdrażaniu? No myślę, że zacząłbym od transportu, bo budzę się rano i za każdym razem muszę dojechać do pracy. Ci, którzy z naszych słuchaczy mieszkają w Krakowie, wiedzą, jak to ciężko wygląda. Więc rzeczywiście na pewno inteligentny system, nie wiem, otwieram aplikację i widzę, jak sobie dziś dojadę do pracy. Pewnie jakimś łączonym środkiem komunikacji, czyli tu podjadę jakąś hulajnogą, którą wypożyczę na kilka minut, tu wsiądę w autonomiczny samochód, który mnie przewiezie przez daną część trasy. To wszystko będzie zarządzane i opłacane z tej jednej aplikacji na przykład. Nie będę stał tyle w korkach, to przede wszystkim, a ten samochód, którym się będę poruszał, nie będzie stał tyle na parkingu. Chyba o tym nie mówiłem, ale mnie zatrwożyło najbardziej przy pisaniu tego raportu, że ponad 96% czasu samochody średnio spędzają stojąc na parkingach, więc w sumie powinniśmy je nazywać z jakimiś robotami do parkowania, a nie samochodami. Więc to przede wszystkim w tym kontekście to jest jedna rzecz, którą na co dzień bym widział dużą zmianę. Druga rzecz, no to jakbym tu otworzył to pierwsze śniadanie w pracy, to na pewno wciąż mógłbym sobie pozwolić na świeże warzywa i owoce. Weźmy pod uwagę, że przy takiej ilości, coraz mniejszej ilości w pewien sposób dostępnych upraw, tych nieskażonych czy takich bio, no to będzie też wyzwanie, więc że będzie duża ilość dostępnych w normalnej cenie dla każdego, powiedziałbym, pracownika, obywatela zdrowych owoców i warzyw, czyli pewnie były uprawiane między innymi z wykorzystaniem właśnie technologii, która zoptymalizowała
czy to ich zbieranie, bo to też jeszcze nie wspominałem o tym, no są między innymi takie aplikacje, że nie będziemy musieli, aplikacje tej technologii, że nie będziemy musieli przeznaczać funduszy na opłacenie osób, które zbierają te ogórki czy pomidory, które będą lądować na naszym stole, ale to będzie się odbywać automatycznie. Będzie nawet podejmowana decyzja na podstawie oceny tego, czy owoc jest już gotowy, czy warzywo, aby zostać zebrane. No więc to będzie, mam nadzieję, wciąż możliwe, że duża ilość takich warzyw będzie dostępna na rynku. No a na koniec, że w momencie, kiedy zachoruję, to przede wszystkim pójdę do lekarza, który będzie miał więcej czasu dla mnie, bo szereg rutynowych wyzwań, które musi teraz robić ręcznie, zastąpi go po prostu maszyna, tam gdzie będzie to możliwe i tam gdzie będzie to miało sens. Ta diagnostyka jego także będzie o wiele łatwiejsza, właściwie będzie ona skupiać się na ocenie tego, czy takie sito pierwotne diagnostyki zautomatyzowanej mojego zdrowia było dobre, czy nie, czy tutaj nastąpi jakiś błąd technologii, czy nie. No i zapewne też, jeżeli dojdzie do jakiegoś leczenia, no to będę mógł liczyć się między innymi właśnie na leki, które będą tańsze, a tańsze dlatego, że będzie je można taniej wytwarzać i szybciej, a im szybciej na rynek, tym taniej, też dla odbiorcy, nie oszukujmy się. No i ostatecznie, że te leki będą właściwie na wszelkie choroby, to już taka bardzo idealistyczna wizja, no ale założenie jest takie, że w momencie, kiedy przy wykorzystaniu technologii, także sztucznej inteligencji, ale nie tylko, chociażby też komputery kwantowe tutaj wchodzą w grę, będziemy mogli właściwie jakoś skokowo zwiększyć ilości przetwarzanych danych o genomie i innych rzeczach, no to to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli to badanie nowych leków na choroby, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi, będzie możliwe. Znaczy będziemy to mogli zlecić sztucznej inteligencji obsługiwanej przez komputery kwantowe i po prostu będziemy mieli tak duże ilości danych i tak duże możliwości obliczeniowe, że będziemy w stanie właściwie leczyć prawie wszystko dzięki tym wytworzonym lekom. Brzmi, że będzie lepiej, więc trzymamy kciuki, żeby tak się stało i też przy okazji, żeby zostały miejsca dla człowieka, bo wiele rzeczy się zautomatyzuje, czy my będziemy się zajmować. Też jest pytanie, a ja Ci bardzo dziękuję, Robert, po pierwsze za przygotowanie tego raportu, i za to, że znalazłeś czas, żeby się podzielić swoją opinią tak na żywo i niektóre tematy trochę bardziej wyjaśnić, chociażby to ostatnie pytanie, bo akurat w tym raporcie nie ma prywatnej opinii, to bardziej taka informacja, fakty, co się udało zrobić, jakieś wnioski, podsumowanie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. No właśnie, już po rozmowie z Robertem. Też specjalnie zadałem to pytanie na koniec, bo ciągle na tym się zastanawiam i też ciekawy jestem Twojej opinii. Jak myślisz, dokąd zmierza nasza cywilizacja? Podkreślę, nasza i cywilizacja. Z jednej strony faktycznie mamy na dzień dzisiejszy ogromne problemy chociażby z korkami i taka automatyzacja, czyli samochód autonomiczny może pomóc. Tutaj nie ma co ukrywać. Pytanie tylko, czy tu jest problem? Jak to się stało, że te korki pojawiły się w naszym życiu, że zaczęliśmy marnować nasz czas stojąc w korkach? Skąd pojawił się ten trend przemieszczania się z wielu lokalizacji w jednej, czyli w miasta? Często tłumaczy się to tym, że no na wsi jest degradacja, ciężko jest tam się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, to jest prawda, przynajmniej częściowo to jest prawda i faktycznie wiele możliwości, które posiadamy w miastach, nie ma na wsi albo takich mniejszych miejscowościach. Z drugiej strony, jak popatrzymy teraz na możliwości, które znów dają nam technologie, czyli internet i te wszystkie rzeczy, no to okazuje się, że w sumie tak naprawdę można już funkcjonować nie żyjąc w mieście i robiąc całkiem ciekawe projekty, rozwijając się, mając edukację i tak dalej, i tak dalej. I mieszkając w tak rozproszony sposób na całej ziemi, to wtedy w ogóle nie mamy problemu z korkami, po prostu. Z definicji ich nie ma. Kolejny temat na temat chorób. Specjalnie wszedłem na stronę onkologia.org.pl i na tej stronie można znaleźć informację, że nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce.
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie. I w roku 2010 było 140,5 tysiąca zachorowań. Tak przy okazji powiem, że w roku 1980 to było 64 tysiące, w roku 2010, jak powiedziałem, to ponad 140 tysięcy, a w roku 2013, tylko to był ostatni rok, który tam był podany, było ponad 156 tysięcy zachorowań, więc to ciągle rośnie. Niestety nie było informacji na rok 1960 i jeszcze wcześniej, kiedy tych liczb zachorowań było mniejsze. I teraz pomijając przeróżne aspekty medycyny, porozmawiajmy o jednym aspekcie. Patrząc na tą zwykłą korelację, czyli jak zwiększa się PKB w kraju i ilość zachorowań na raka, to wygląda, że korelacja występuje w sposób prawie że liniowy. Oczywiście, teraz zwrócę na słowo korelacja, żeby te ludzie się nie doczepiali do mnie. I to chodzi w tej chwili o korelację, czyli to niekoniecznie może być przyczyna i skutek, ale być może za tym stoi coś więcej. Właśnie, co o tym myślisz? Być może ten stres, powietrze, jakość jedzenia i wiele innych czynników, które wpływają na ludzi, którzy pracują na PKB, faktycznie one się zwiększą, ale jaki jest koszt? I czy te osoby są świadome, że koszt właśnie jest taki? I kontynuując tą myśl, tak naprawdę technologie, innowacje, które możemy wdrożyć, które mogą potencjalnie rozwiązać ten problem, który w tej chwili się stworzył. Tylko pytanie jest takie, czy te technologie, innowacje rozwiązują właściwy problem? Zostawiam Ciebie z tymi pytaniami, rozważ i podziel się swoim opiniem. Zawsze jestem ciekaw, co o tym myślisz. Żeby pobrać omawiany raport, wystarczy zapisać się na newsletter Biznes Myśli. Jeśli już tam jesteś, no to bardzo dobrze. Proszę sprawdź swoją skrzynkę, już link na ten raport czeka na Ciebie. Dodatkowo Robert powiedział, że może udostępnić 5 drukowanych wersji raportu dla pierwszych 5 osób, kto podzieli się informacją o tym odcinku w swoich sieciach społecznościowych, następnie skontaktuje się ze mną i przekaże adres, na który mogę wysłać fizycznie ten raport w wersji wydrukowanej. I wiadomo, to powinno się stać do końca tego miesiąca, czyli czerwiec 2019 roku. Któryś z tych warunków musi zajść, jak wszystko się połączy, to wtedy możesz dostać wersję wydrukowaną. Na koniec jeszcze jedna rzecz. Wyjaśnię moją ostatnią nieobecność. Tak się składa, że ile rzeczy, które organizuję, robię, staje się coraz większe i czasem przerasta moje możliwości i muszę czegoś rezygnować. Podcast jest moim hobby, a skoro jest hobby, no to takie są też priorytety, które też mi kosztuje, ale to, że kosztuje, to każde hobby zawsze je kosztuje. Dlatego czasem muszę decydować, mimo tego, że to jest bolesna decyzja, ale musiałem podjąć tę decyzję, muszę to zawiesić, bo okazało się, że pamiętam, jak ponad 2 tygodnie temu miałem usiąść nagrywać kolejny odcinek i czułem się, że po prostu totalnie się nie wyrabiam. Czuję się, że chce mi się spać, a nie mam możliwości się skupić i podzielić się czymś ciekawszym z tobą, a to oznacza, że skoro dla mnie przygotowanie odcinka jest bolesne, to pewnie słuchanie tego odcinka również będzie nieprzyjemne, stąd decyzja, trzeba zrobić przerwę i przemyśleć, co dalej. Bardzo dziękuję za wsparcie, które dostaję, podpowiedzi, jak to można zoptymalizować. Między innymi pojawił się pomysł, że nie zawsze muszę nagrywać długi odcinek, czasem być może warto zrobić krótki odcinek, 10-15 minut o czymś, co się wydarzyło, lub któreś moje przemyślenie, których dość często było duże, ewentualnie wprowadzić sezony i wakacje. Będę eksperymentował. Jeśli dla Ciebie słuchanie odcinku Biznes Myśli są wartościowe, to proszę daj mi koniecznie o tym znać i doprecyzuj, na czym polega to wartość. Dla mnie to jest taki sygnał, co można robić, też jak układać priorytety, bo na podstawie też tego decyduję. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za to, że słuchasz Biznes Myśli. Życzę Ci bardzo rozwiązywać właściwe problemy, nawet jeżeli te problemy, które wydają się takie ciekawe, które warto rozwiązać używając technologii, to może niekoniecznie to jest to, czym powinny się zająć. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Cześć, na razie, do usłyszenia.